Ja mam takie krótkie i treściwe pytanie do pana profesora. Bardzo łatwo jest mówić o kryzysie w Grecji, po to, żeby nie mówić o kryzysie w Niemczech. Czy w Niemczech są prowadzone jakieś badania dotyczące wpływu biurokracji na to, co się tam dzieje? Ile kosztuje niemiecka biurokracja i kiedy zniszczy niemiecki kapitalizm?